Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam na kolejne dekorady. Mili Państwo, dzisiaj przychodzę do Was z taką z kolejną propozycją dekoracji na nagrobek, aczkolwiek to już będą ostatnie w zasadzie propozycje moje. Nie wiem, czy dzisiejsze, czy jeszcze ewentualnie. Tutaj już na wstępie chcę powiedzieć właśnie, bo później mogę zapomnieć, że bardzo Was proszę, żebyście ewentualnie pod filmem podpowiedzieli, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, na co uważacie, że jest czas w piątek na przykład w filmie lub ewentualnie jeszcze w niedzielę. Według mnie osobiście jest czas, przepraszam, ja w międzyczasie będę się organizować. Według mnie jest czas na bardzo wiele jeszcze, ale to jest oczywiście jakby moje subiektywne spojrzenie, dlatego że no ja dekoracji bardzo dużo wykonuję w ostatnim momencie, również dekoracje na przykład na nagrobek, na który ja wykonuję w celu prywatnym, no to właściwie jest dosłownie ostatni moment, więc no ja patrzę przez ten pryzmat, natomiast Państwo niewątpliwie patrzycie przez pryzmat swój. Jak jesteście przygotowani już na ten okres właśnie Wszystkich Świętych, na ten dzień, w związku z tym podpowiadajcie w filmikach, co jeszcze ewentualnie chcielibyście zobaczyć, co ja mogę Wam tutaj ze swojej strony zaprezentować, natomiast no ja się jakoś tam do tego ustosunkuję. Mili Państwo, to z czym dzisiaj przychodzę, to jest wianek. To znaczy, to będzie kompozycja na wianku, ale tak, przygotowałam sobie w tym celu wianek słomiany, tak jak widzicie, to jest wianek, to jest najtańsza wersja wianka, jakie w ogóle można dostać na rynku. Dzisiaj w międzyczasie wykonując, będę chciała Państwu kilka słów przekazać, a później się po prostu tradycyjnie pewnie wyłączę. Najpierw, moi drodzy, taki wianek owijamy sobie flizeliną w kolorze zielonym, najpraktyczniejsza jest flizelina. Ja już Państwu pokażę, jak uzyskać taki mały, po prostu cieńszy pasek. Flizelina kupujemy w takich rolkach, one są troszeczkę szersze. Oczywiście no nie każdy musi ją posiadać i taki wianek też nie jest konieczny, żeby był owinięty, ale byłoby dobrze. Taka flizelina ułatwia ewentualne doklejenie czegoś tam w razie potrzeby, natomiast przede wszystkim, do czego ona przede wszystkim służy, to do tego, żeby stworzyć zielone tło. No to nie jest przyjemny obwóz, ale chcę pokazać Wam, jak się uzyskuje taki węższy pasek. Właśnie tak, tylko że do tego potrzebny jest naprawdę ostry nóż. I flizelina pomaga nam uzyskać zielone tło, w związku z czym wtedy mamy też większą łatwość tak jakby wypełnienia sobie tej dekoracji, która ma tutaj powstać, dlatego że gdyby się zdarzyło, że gdzieś tam będzie wyzierało to tło właśnie zielone, to ono już nie będzie tak raziło w oczy. Kolejna sprawa to jest też zabezpieczenie jakby tych wszystkich tutaj śmieci po prostu, tych takich, wiecie, okruchów, że tak powiem, tej słomy, które właśnie tutaj nam odpadają, więc żeby to nam nie robiło bałaganu, po prostu nie zostawiało takich okruchów, no to tutaj właśnie też tym zabezpieczamy. Jeżeli chodzi o jakieś tam ewentualne Wasze podejrzenia co do tego, na przykład, że taka flizelina może zabezpieczać przed deszczem czy warunkami atmosferycznymi, to niestety nie. Natomiast no to są tu główne jej funkcje, te właśnie, które Wam przed momentem wymieniłam. Flizeliną sobie owijamy taki wianek właśnie, jak już powiedziałam, w jakim celu. Tak właśnie jest, jak się mówi, chcąc powiedzieć kilka rzeczy na raz i jeszcze wykonuję. I mili Państwo, co ja będę chciała dzisiaj zrobić? Wianek, nie tak do końca sam wianek, bardziej jak właśnie kompozycja na wianku, gdyż ten wianek, który ja sobie przygotowałam tutaj, nie jest dużym wiankiem. On ma pewnie ze 35-40 cm średnicy, później go zmierzę. Natomiast chciałabym stworzyć na nim troszeczkę większą kompozycję z materiałów naturalnych, ale nie będę dzisiaj wykonywała z naturalnych, typu na przykład jakaś tam, powiedzmy, róża, jakiś tam, załóżmy, mówię tutaj o dzikiej róży, czy głuk, czy szyszki, nie tego typu materiały, raczej myślę dzisiaj o podkładzie stroiszu zielonym. Stroiszu zielonym i chyba, bo mam przygotowane dwie opcje, proteę mam przygotowaną bardzo piękną, pokażę Państwu. Generalnie ja nie przypadam za tym kwiatem, nie przypadam, to mówię uczciwie, dlatego że według mnie jest to egzotyczny kwiat, jest on dość specyficzny i tutaj też trzeba troszeczkę, wiecie, pogimnastykować się, pomyśleć, pokombinować, żeby on się ładnie prezentował. Nie podoba mi się, jak jest po prostu powpychany pomiędzy inne kwiaty, do których czasami zupełnie nie pasuje do charakteru tej kompozycji i planowałam wykorzystać jedną proteę, tym bardziej, że ona jest sztuczna, ale jest ustylizowana przepięknie na naturalną, suszoną. I ta sztuczna dałaby mi tutaj, widzicie, jaki jest duży kwiat i ona by mi dała taką możliwość właśnie zastosowania suszów różnych też, ale chyba raczej nie w tą stronę, nie w tą stylistykę pójdziemy, tylko w tą drugą, która mnie też korci.
bo mam przepiękne chryzantemy z kolei, takie one są całe gumowe, ale zobaczcie, takie strzępiaste. Przepięknie się prezentuje ta chryzantema, ona jest w kolorze takiej malinowej czerwieni, to jest specyficzny też kolor. Do tego koloru też nie jest łatwo dobrać dodatki, bo przeważnie mamy albo takie typowe różowe, albo ewentualnie mamy jakieś tam powiedzmy już pod czerwień wpadające, więc ja tutaj mam też przygotowane do tego takie róże, które są, też bym powiedziała, że to jest taka głęboka z kolei malinowa czerwień, bo to też nie jest jeszcze fuksja. To nie jest biskupi róż, to są takie niuanse w kolorach, tak niewielkie, ale jednak stwarzają różnicę. I to, co będę dzisiaj chciała Wam właśnie, to przede wszystkim na tej bazie zielonej właśnie powstanie stroik, także wianek nam służy tylko właściwie za taką gabarytowo do tej całej kompozycji, za taką niewiele znaczącą, powiedziałabym tutaj, bazę. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Praniu. Ja to będę, słuchajcie, owijała mchem jeszcze, także to następny efekt, następny jakby krok tego procesu całego wykonania to będzie owinięcie mchem tutaj tej bazy zielonej, którą tak jak widzicie już kończę. Nie ma potrzeby używania tutaj kleju na gorąco, dlatego że możemy sobie tą flizelinę po prostu i nożyczek nie mam teraz. Stale mi tutaj czegoś brakuje albo coś zostanie na przykład ukradzione przez jakiegoś domownika. I przycięłam to nożem, ale tutaj sobie końcówkę po prostu wpinam tymi takimi szpilkami florystycznymi, a ewentualnie, zobaczcie, to są takie te tradycyjne szpilki florystyczne, już je wielokrotnie wykorzystywałam, pokazywałam. Tak to wygląda, one są dosyć ostre, także warto uważać, ale jeżeli ktoś po prostu nie posiada takich, no to przecież nie będzie sobie kupował na jedną kompozycję, bo też czasami zbędne jest bieganie za tym, poszukiwanie tego. Jeżeli ktoś szuka, a nie wie, no to głównie giełdy florystyczne, ewentualnie oczywiście internet. Natomiast oczywiście, tak jak już powiedziałam, nie ma potrzeby kleju na gorąco, ale w takim przypadku można klejem na gorąco. Można też czymkolwiek przypiąć, co tam będziecie mieli, czym uznacie, że to po prostu można przypiąć. Mili Państwo, i teraz co dalej? Przepraszam Was bardzo, ale po prostu ja nie przepadam za takim, wiecie, mi tutaj przeszkadza zaraz, jak tutaj coś spadnie i tak dalej. Cały proces twórczy dzisiejszego wianka nie będzie czystym procesem, dlatego że mamy mech. Mech kupiłam na giełdzie, więc jest to mech, wydawałoby się, będzie to najlepszy mech kupiony na giełdzie, nieprawda, już zaprezentuję, no ale tu też od razu prezentuję taki kupiony na giełdzie, żeby Państwo, którzy tam na przykład nie mają dostępu, wiedzieli, że można kupić taki mech i słuchajcie, w takiej skrzynce, która wydawałoby się, że tutaj dużo tego pomieści, no nie jest to tak, dlatego że ten mech jest tak grubo, tak jak widzicie, jakby ściosany, ścięty przy ziemi, ale tak grubo ma tą ściółkę całą pod sobą, że tak naprawdę to my tutaj mamy tylko dwie warstwy tego mchu, więc jedna jest tak ułożona, a druga o w ten sposób, tu się nawet szyszka zapodziała, więc ja tym mchem będę teraz owijała wianek, to oczywiście będę używała do tego zielonych drutów, tego typu zielone druty. Różnej grubości występują na rynku, ale to już Państwo na pewno doskonale wiecie, bo wiele razy już z nimi pracowałam. Ja może po prostu owinę ten zielony wianek i potem przejdziemy do następnego etapu wykonania. Może Państwa zaciekawi, bo wydaje mi się, że będzie on dość zasadniczy, taki jak przymocowanie gąbki właśnie do roślin, właściwie do tego cały czas zmierzałam. Przymocowanie gąbki do roślin naturalnych, gąbki mokrej, nasączonej wodą, po to właśnie, żeby móc włożyć żywy stroisz, który mam tu przygotowany, żeby on nam dłużej przetrwał. Więc zostańcie ze mną przez momencik, ja owinę mchem ten wianek i zaraz wracam i zaraz będę dalej wyjaśniała, jak to wszystko po kolei. Zapraszam. Powiem Państwu, że po prostu ten mech jest okropny, tak jak widzicie, myślę. Jest okropny, nie wiem czemu to ma służyć w ogóle, jakby do wykorzystania czego. W tym mchu jest więcej gałęzi, igieł, suchych igieł oczywiście z drzew,
gałęzi igieł, listków, szyszek niż samego mchu. Naprawdę jest fatalny, jest po prostu przebrzydki. Nie spodziewałam się, że może być aż tak po prostu nieekonomiczny i tak bardzo brzydki. No bo już, że nieekonomiczny, to powiedzmy, no trzeba się z tym pogodzić, że mamy możliwość zakupić ewentualnie taki, jeżeli chcemy ten leśny. No ale po prostu, no, że będzie tak brzydki przy tym wszystkim, no to nie spodziewałam się. Tak jak widzicie, ja sobie jeszcze drugi raz owijam tutaj tak drucikiem, żeby bardziej zabezpieczyć. Także no dekorację tą, którą ja chcę wykonać, da się wykonać. Takie ewentualnie tutaj powiedzmy jakieś takie luki, dziurki, później sobie mogę uzupełnić. Natomiast jeżeli mi tego oczywiście nie przysłoni ewentualnie stroik, który będę na tym wianku chciała wykonać. Natomiast jeżeli chodzi o to, że pod spodem na przykład nie owijam, no to tutaj przy tej ilości mchu to po prostu zwyczajnie by mi nie wystarczyło, słuchajcie, na owinięcie tego wianka jakby z każdej strony, ale też nie ma takiej potrzeby tutaj. Nawet jeżeli posiadacie swój mech, to też nie ma takiej potrzeby. Natomiast na pewno się to nie nadaje, ten mech, żeby go wykorzystać do jakiejś dekoracji we wnętrzu. No chyba, że ewentualnie oczywiście będzie to dekoracja na jakimś albo w zamkniętym jakimś, wiecie, pojemniku, albo ewentualnie na czymś tam, na jakimś talerzu, jakiejś tacy i tak dalej, z której nie ma możliwości, żeby coś spadło, bo z tego się będzie niestety cały czas kruszyło i tutaj żadne spryski. O, spójrzcie, tak wygląda wianek, który ja owinęłam tym mchem, a zobaczcie, ile tego mam tutaj przed sobą i to nie jest tak, że ja go oczyszczałam. W pierwszej chwili pomyślałam, żeby go oczyścić, ale w drugiej stwierdziłam, że jak ja go zacznę jeszcze oczyszczać, to mi tego mchu tutaj kompletnie nic nie zostanie. W związku z tym, no po prostu już godzę się z tym, co mamy. Natomiast jeżeli macie Państwo, bo wiecie, że z lasu mchu nie wolno wynosić, informuję tutaj o tym, dlatego że przez wiele, wiele lat na tym kanale nieraz gdzieś tam dostawałam jakieś tam uwagi, żeby nie kraść mchu i tak dalej. Ja nie kradłam nigdy mchu, natomiast rzeczywiście no jest tak, że z lasu na przykład mchu wynieść nie możecie, więc być może na przykład macie na działce, albo na przykład, nie wiem, u kogoś znajomego, ewentualnie życzliwego na działce, a jeśli nie, no to do zakupienia właśnie pozostają takie mchy, jeżeli chcemy mieć ten tak zwany leśny, bo Państwo, którzy na przykład nie kupują tak do wyrobów takich florystycznych bardzo często rzeczy, tak na co dzień, tylko incydentalnie, mogą nie wiedzieć, to niekoniecznie musicie kupić mech leśny, po prostu są też normalnie przez internet, możecie zakupić takie paczki, na przykład kilogramowe są mchu w kartonach, to jest pakowane i to jest mech już taki, on niby też jest naturalny, ale on jest malowany. Ja to jeszcze sobie dotknę szpilką na wszelki wypadek, do zabezpieczenia, ten drucik. Ale tamten mech też jest już malowany. On ma już taki inny, wiecie, odcień zieleni, niby bardzo nasycony, ale to nasycenie jest takie sztuczne bardzo. Mi tam ta zieleń kompletnie nie odpowiada. Natomiast możemy też kupić mech chrobotek, ale to już jest zupełnie też, widzicie, inna specyfika tego mchu. Do innej stylistyki dekoracji zupełnie. Do tego by mi na pewno tamten mech nie pasował, także no tutaj tutaj ten mech będę traktowała po prostu no właściwie taki, żeby wiecie, jak najwięcej go może zasłonić. Słuchajcie, to jest przygotowany wianuszek do wykonania dekoracji i teraz już Wam pokażę, co za chwileczkę, co dalej, jaki kolejny etap wykonywania jej. Drodzy Państwo, musiałam troszeczkę tutaj sobie ogarnąć, bo w takim bałaganie to nie. Ja lubię mieć nieład artystyczny. Po prostu mam zawsze pełno tutaj rzeczy wokół siebie porozkładanych i czasami wręcz nie mogę czegoś po prostu znaleźć przed samą sobą, ale nie lubię mieć tego typu, rozumiecie, takich tak zwanych takich naprawdę śmieci, brudnych śmieci, o tak. Mili Państwo, więc tak. Ja przygotowałam sobie tutaj dwie rzeczy teraz, które są takimi, powiedzmy, zasadniczymi sprawami w dzisiejszej dekoracji. Być może dla osób, które nie wiedzą tego jeszcze, być może to będzie jedyny wartościowy moment w dzisiejszym odcinku, ale być może chociaż ten Wam się właśnie przyda. Więc tak, to jest, moi drodzy, to może za chwilę, to. To jest floret. Floret, ja już pokazywałam, zostawię jeszcze troszkę wody, jest mokry. Floret, moi drodzy, już pokazywałam wielokrotnie na tym kanale, a ostatnio na przykład wykonywałam w takim florecie dekoracje z kwiatów właśnie naturalnych, żywych, ciętych, ponieważ to jest floret, który ma w sobie w środku gąbkę zieloną, czyli gąbkę, którą namaczamy w wodzie. I teraz tak, te florety się otwierają, ale one się otwierają wyłącznie właściwie po to, żeby na przykład, jeżeli wykorzystacie taką gąbkę, powiedzmy, w jakiejś tam innej formie dekoracji, a chcecie go wykorzystać ponownie, możecie go otworzyć, wyrzucić starą gąbkę i włożyć sobie po prostu kostkę nową i znowu namoczyć wodą. Natomiast
samego procesu namaczania nie ma absolutnie potrzeby zdejmować tego i po prostu ja teraz jakbym odwróciła, odwrócę, wezmę ręcznik, to poleci mi trochę jeszcze wody, o, ale wiecie, najważniejsze przy namaczaniu gąbki jest nie wciskanie tego absolutnie pod wodę. Gąbka ma taką strukturę swoją, taką jakby gęstość, że jeżeli położycie ją nawet z tym floretem w ten sposób na wodzie, możecie też odwrotnie oczywiście, ale ona się nie utopi przez to, że jest tu kawałek plastiku, ona sobie będzie dryfowała do momentu, dopóki nie zupełnie się nie zanurzy, czyli po prostu znaczy, że już naciągnęła tyle wody, ile trzeba. I słuchajcie, te florety są wybitne, ponieważ one zarówno można sobie w nim samym ułożyć jakąś tam kompozycję, są oczywiście różnej wielkości, różne kształty, w nim samym i po prostu w taki sposób na przykład położyć gdzieś na nagrobku, czy nie tylko na nagrobku, bo generalnie one do tego właśnie służą, że w takiej opcji można bez żadnych podstawek, nie trzeba tutaj, bo tutaj się zauważcie, jest zabudowane, tutaj nic nie przecieka. Natomiast tutaj ma również dziurkę z jednej strony i przy tej rączce też, dlatego że też można go zamocować. I właśnie zamysł, gdzie jest najbrzydszy ten mech? Chyba tutaj. Zamysł dzisiejszego stroika, żeby wykonać go z żywymi, naturalnymi elementami, które na celu będą miały to, żeby wianek wyglądał ładnie. Taki jest cel elementów. Ale ogólnie chodzi mi, wiecie, o to, żeby ten wianek po prostu przetrwał jak najdłużej w takim ładnym stanie, czyli ja zresztą, jak już wiecie, jestem raczej zwolenniczką tego, żeby jednak naturalne rośliny osadzać w czymś, co da im dostęp do wody, jeżeli to nie może być po prostu zwyczajnie pojemnik, do którego możemy nalać tej wody, no to po prostu niech to właśnie będzie ta gąbka florystyczna. Ja tak jak widzicie, drutem przykręcam, po prostu, znaczy przykręcam, po prostu drutem tutaj przełożyłam drucik przez tą dziurkę i teraz sobie w drugie miejsce tutaj dalej w tą następną, o tutaj jeszcze mam dziurkę, proszę bardzo, jeszcze tutaj jest druga dziurka i tutaj trzecia, czyli żeby była większa stabilizacja, to super sprawa. Ja tak postaram się to opleść właśnie, żeby niekoniecznie trzeba było właśnie przez te wszystkie trzy, tylko przez te dwie będzie mi wygodniej, żeby ten drucik trzymał tak jak należy. I wiecie, i taki floret służy do tego, że wkładamy do niego rośliny właśnie cięte. Ja w tym przypadku zastosuję stroisz, mam tutaj cały kosz tego stroiszu, za chwilę zaprezentuję, ale się rozglądam i ja chyba jednak pójdę w stronę tej malinowej dzisiaj chryzantemy, mimo że sztuczna, ale dlatego, że patrzę i bardzo bym chciała wykorzystać eukaliptus. A eukaliptus być może widzicie na filmie, ja tak postaram się wykadrować, żebyście to widzieli. On to jest ten taki, on ma taką srebrną zieleń. W związku z tym on przepięknie koresponduje tutaj właśnie kolorystycznie z tą malinową czerwienią tej chryzantemy. W związku z tym chyba w tą stronę dzisiaj zdecydowanie. To będzie oczywiście melanż dzisiaj zieleni, bo jeszcze tutaj mam po swojej lewej stronie taką paproć nazywana jest na giełdzie, jak ją kupuję, florystycznej, nazywana jest pietruszką. Także jak kto lubi. Dlatego widzicie, ja na przykład wiele razy informowałam o tym, że ja nie znam nazw wielu na przykład roślin i nie zamierzam się z nimi zapoznawać, ponieważ dla mnie zaspokaja moje zapotrzebowanie to, że ja po prostu mogę pojechać, dobrać sobie wizualnie, co mi pasuje i nie muszę wcale znać nazewnictwa. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa sobie życzy, może tutaj podpowiadać w komentarzach, nie ma problemu, bo na pewno inni skorzystają, a ewentualnie no, jeżeli będzie chciał wiedzieć, a nikt nie podpowie, to musi się gdzieś doedukować w jakiejś encyklopedii może. To jest, mili Państwo, tutaj mam jeszcze właśnie kosz ze stroiszem. Jak już powiedziałam, mam przygotowanego go całkiem sporo, ale niewiele użyję tutaj przy tych gabarytach. Co też chciałam powiedzieć właśnie a propos bluszczu. Tutaj Wam chciałam zaprezentować bluszcz, ponieważ i pokazać właśnie, jak wygląda bluszcz po, no powiedzmy tam ze 4-5 godzin będzie, co on w tym koszyku leżał bez wody i on już ma listki, które są oklapnięte. Jeżeli go przytnę teraz te łodyżki na końcu i wprowadzę w gąbkę lub gdzieś do naczynia włożę z bardzo zimną wodą, to on wtedy odżyje na pewno, a zyska takiej jędrności, wiecie, ale jeżeli nie, no to bluszcz to nie jest roślina naprawdę, która się nadaje po prostu do stosowania go bez użycia wody, ponieważ bardzo, bardzo szybko będzie kiepsko wyglądał. I teraz kolejna sprawa, mili Państwo, ja sobie ustalam, gdzie ten stroik będę robiła taki rozkładający się, w którą stronę i ja go będę raczej robiła właśnie tak jakby na górze, po mojej lewej, waszej prawej w tej chwili stronie. I do tego mam znowu przygotowany pojemnik. Do czego? Dlatego, że osoby, które na tym kanale są, oglądają dłużej, już doskonale wiedzą, co ja preferuję, jeżeli chodzi o takie dekoracje na wiankach.
Natomiast Państwo, którzy nie wiedzą, tutaj już Wam zaprezentuję, o co chodzi. Widzicie, mam przymocowane do tego druty, ale już przymocowane są, ale to jest też zalane cementem. I ja to, moi drodzy, stosuję w takim celu, żeby taki wianek, tak jak zaraz tutaj na pewno zauważycie bardziej, zorientujecie się po prostu sami, o co chodzi, ale przede wszystkim, po pierwsze, to jest obciążone cementem w środku. Ja tutaj mam w tej chwili ułatwienie, bo to zostało zalane już z takimi grubymi, mocnymi drutami, więc ja to sobie tak na szybciutko, zobaczcie, przykręcam. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o taki dodatkowy, powiedzmy sobie, nakład pracy, który tutaj jest, no to jest go naprawdę niewiele w stosunku do tego, jak to może przynieść bardzo, wiecie, taki od wiele, wiele lepszy efekt, jeżeli chodzi o dekorację. Więc po pierwsze, będzie ta dekoracja bardziej ustabilizowana, w sensie mniejsza szansa na to, że ona się będzie przemieszczała pod na przykład wpływem jakiegoś tam wiatru, bo jest już obciążona, to jest po pierwsze, a po drugie, i to jest chyba nawet ważniejsze w kwestiach takich, żeby to dobrze wyglądało, to właśnie wyeksponowanie dekoracji. I tutaj naprawdę gruby ten drucik. I tutaj spójrzcie teraz, proszę, i tak się już prezentuje sam wianek. Dla mnie osobiście wielkim bólem jest to, że bardzo często wianki są przepiękne i kładziemy je na płasko. I to jest rewelacja, jeżeli mamy płytę bardzo, bardzo niską, czyli taką, gdzie naprawdę płyta nam sięga, nie wiem, do kolan może i z góry patrzymy na tą płytę. Natomiast, moi drodzy, w momencie, kiedy jakakolwiek płyta odrobinka wyższa pasuje, żeby jednak ten, jakby ta góra sama była uniesiona choć trochę, tak jak widzicie, adekwatnie jest uniesiona do wielkości wianka na tej doniczce, w związku z tym po prostu, no ja raczej stosuję taką zdecydowanie metodę podnoszenia tych wianków ku górze, żeby dekoracja ładniej wyglądała. Inna też rzecz, że na ten moment, jak mam to podniesione ku górze, daje mi to o wiele większe możliwości wykonania rozłożystej dekoracji, bo ona nie będzie mi klapła tylko gdzieś tutaj na stół, tylko na blat, czyli na tą płaszczyznę, która tam będzie, na przykład płyta nagrobna, tylko po prostu mam wiele większą możliwość wykonania dekoracji. Wianka dzisiaj nie będę wykonywała na stojaku, dlatego że w tej opcji tutaj będzie mi tak lepiej układać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do dalszego procesu wykonania, jeżeli się jeszcze nie znudziliście, ale dzisiaj staram się przedstawiać Wam, tak jak słyszycie, same merytoryczne informacje od początku, więc to wszystko osobiście, co powiedziałam do tego momentu, uważam za bardzo ważne. I teraz zapraszam Was, ja będę wykonywała sobie dekorację, natomiast później dosłownie już, żeby nie przeciągać tego bardzo długo, to dosłownie kilka słów jeszcze takiego podsumowania na koniec. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten proces wykonania, żebyście mi towarzyszyli z kawką, herbatką, nie wiem, ciasteczkiem, czekoladką. Zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego stołu. Państwo, dzisiejsza nasza wspólna, mam nadzieję, dekoracja, proszę bardzo, to jest oczywiście asymetryczna w moim wydaniu, nawet nie stoi zbyt symetrycznie ten pojemniczek tutaj, którym ten drewniany, ta drewniana mała skrzyneczka, która unosi wianek ku górze, ale ja to sobie zaraz, tak wiecie, dokładnie, na zdjęciach najpewniej to dokładnie ustawię, tak jak to ma rzeczywiście stać, według oczywiście mojego tutaj założenia. Mili Państwo, ja wiele się na ten temat tego strojka nie będę rozgadywała, dlatego że
Mam nadzieję, że towarzyszyliście w tym procesie wykonania mnie dzisiaj tutaj i że zauważyliście ewentualnie, co tam potrzebowaliście zauważyć, natomiast wszystkie takie zasadnicze treści, które miałam Wam wcześniej do pokazania, czyli do przekazania, czyli głównie chodziło o to, jak ten wianek, powiedzmy, opakować tym mchem, jak podnieść po prostu, podnieść górę wianka, żeby wyeksponować dekorację, co jest naprawdę, uwierzcie mi, niezwykle ważne, bo, znaczy niezwykle ważne, wiecie, czasami taki zupełnie rzecz wydająca się, ale niepotrzebna, co to tam, kto tam, przecież to po prostu wianek. No wcale nie do końca zauważcie, weźcie swoje piękne prace, które widzę, jak wykonujecie, wiele osób wrzuca w internet, więc widzę, unieście troszeczkę ku górze taką jedną, drugą pracę i zobaczycie, że to zupełnie kąt, pod którym obserwujemy, oglądamy dekoracje, kąt, pod którym oglądamy dekoracje, może naprawdę tą dekorację sprawić zupełnie inną. To znaczy jej widok dla nas będzie o wiele, wiele taki bardziej, będzie bardziej efektowna i tak dalej. Dobrze, już przepraszam, bo jakoś gubię słowa, za mało kawy dzisiaj jeszcze. Drodzy Państwo, także to wszystko pokazałam, jak przymocować floret, jak przymocować do podstawy, do wianka, to też Państwu zaprezentowałam, natomiast reszta, no to powiedziałabym szczerze, żadna sztuka, naprawdę, dlatego że po prostu wprowadzam roślinki we floret. Na początku ułożyłam sobie taką mniej więcej taki zarys, że tak powiem, najdłuższymi gałązkami, to mam gałązki iglaste ze stroiszu, zastosowałam tutaj również tą paproć, tak jak już wspomniałam, zastosowałam również troszeczkę tuja, posłużyła mi głównie do wypełnienia, ale też przycinałam raczej malutkie kawałeczki, żeby nie było tak, wiecie, bo tuja to jest taki, taki rozczapiżony krzew, więc on ma to do siebie, że on pięknie wypełnia, ale również pięknie zasłania. I chodzi o to, żeby, wiecie, żeby on, nawet taki, widzicie, listek eukaliptusa tutaj zasłania, niby nie jest to takie znaczące, ale jednak. Więc jeżeli chodzi o tuję, ona pięknie zagospodaruje nam każdą wolną przestrzeń, ale również niestety przygasi nam te kwiaty, w związku z tym ja starałam się tak wkładać króciutkie odcinki, żeby po prostu nie zasłaniała kwiatów. Delikatnie później uniosłam ku górze chryzantemy, które się zagubiły, dlatego że zastosowałam więcej niż sobie założyłam materiału, ale po prostu zastosowałam je dla dobra estetycznego, także mam to usprawiedliwienie tutaj, ponieważ miałam zamiar zrobić troszeczkę skromniejszą, ale stwierdziłam, że a co mi tam? Przecież ja tą dekorację i tak dla Państwa tylko prezentuję tutaj jako inspirację, mili Państwo. W związku z tym, jeżeli będziecie chcieli użyć mniejszej ilości materiałów, to też tak użyjecie. Natomiast co ja chciałam Wam tutaj przede wszystkim pokazać, to właśnie to od tej strony technicznej dzisiaj. Natomiast też wyżyłam się, że tak powiem, trochę może zbyt szumnie zabrzmi artystycznie, ale trochę tak, dlatego że kompletnie nie miałam gdzie zastosować tej chryzantemy właśnie malinowej, a co do tego doszło mi do tych róż, gałązki, przepiękne gałązki, sztuczne, ale przepiękne, te z tym odgłosem takiego papieru, jakby, kwitnącej wiśni, no oczywiście nie naszej krajowej, ale piękny malinowy melanż tych kwiatuszków w kilku odcieniach płatki ma, rewelacyjnie tutaj mi się wkomponowało, a jeszcze co? No to tutaj zwrócę Państwu na to uwagę, bo być może będziecie posiadali na przykład w swoich zasobach jakieś takie podobne, załóżmy, rośliny, kwiaty lub inne dodatki, one są na drutach lub mają na przykład takie giętkie łodyżki też. Znaczy lub mają, no po prostu na drutach też się gną, ale jednak bywają takie też łodyżki, które się wyginają, a drutów w środku nie ma. Natomiast zobaczcie, chodziło mi właśnie o to, żeby, wiecie, powyginać je tak, żeby one nie szły wszystkie tak, jak to zazwyczaj bardzo często w dekoracjach robię, że po prostu w jedną stronę elegancko, żeby tak to wszystko ładnie pasowało, w drugą stronę. Tylko tutaj chciałam, wiecie, takie zrobić troszeczkę, że to tak określę, fikumiku. Na przykład tutaj, prawda, mamy gałązkę, zobaczcie, wiśni, ja ją po prostu w ten sposób przeciągnęłam, tak, żeby ona tak jakby delikatnie oplatała róże i również oddzielała wizualnie jedną różę od drugiej, żeby się nie wydawało, że ich będzie tu za ciasno. I teraz ja Państwu pokażę właśnie taki niuans, detalik. Zobaczcie, gdyby tej wisienki tutaj nie było, tej gałązki, no to wydawałoby się, że a tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta róża, wszystkie obok siebie. Tutaj wystarczy, że ta jedna gałąź tam tu przecięła i oddzieliła nam pięknie te trzy róże, także już nie wygląda, że mamy ciasno, że jest zawalone różami. Natomiast, no są dekoracje,
dekoracje, gdzie robimy gromadnie, układamy kwiaty i one wtedy ładniej wyglądają, ale akurat nie w tej dekoracji. Jeżeli chodzi o to wszystko, mili Państwo, jest tutaj na tyle w tym florecie, w tej gąbce. Pamiętajcie o tych gąbkach w kratownicach do takich dekoracji, dlatego że taka gąbka zwykła, gdybym ją tutaj w jakikolwiek sposób, jakimś cudem przykręciła do bez żadnej obudowy właśnie, do takiego wianka, mówię cudem, dlatego że druty to wszystko by ją poprzecinało po prostu, ale no jakimś cudem, no to niestety ilość roślin tutaj, ilość włożonych łodyżek sztucznych, żywych, spowodowałaby, że ta gąbka by się po prostu pokruszyła. W związku z tym tak bardzo właśnie jest potrzebna do takiej kompozycji ta kratownica. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze tak Wam odwracam. Eukaliptus. Nie żałuję, że go tutaj zastosowałam, dlatego że on mi delikatnie podbił ten kolor taki właśnie jakby tego malinowego, malinowej czerwieni. Malinowa czerwień w sumie. On mi podbił to dzięki tej swojej, tej swojej srebrnej kolorystyce. Natomiast w tej dekoracji też jest, tak jak widzicie, wiele odcieni zieleni, wiele faktur, więc wydaje mi się, moje zapotrzebowanie estetyczne jest zaspokojone. Mili Państwo, jeszcze tutaj jedna taka uwaga. Ja na przykład nie będę oklejała tutaj mechem tego szarego pudełka, bo ono mi tak dosyć estetycznie tutaj nawet się wpasowuje w tą kolorystykę właśnie z eukaliptusem. Pasuje, natomiast nie chcę tego oklejać, żeby nie wyglądało to, wiecie, jak taka nieładna, brzydko mówiąc, taka oklejona kupa jakimś tym mechem jeszcze brzydkim w dodatku. Natomiast jeżeli na przykład będziecie mieli pojemniczek taki obciążający, właśnie niezbyt estetyczny, to oczywiście można to obłożyć mchem, można to ewentualnie sobie też korą okleić. I jeszcze taka ważna moja uwaga również, żeby ten floret z tyłu zasłonić sobie, a tutaj jest wiele możliwości, ponieważ pod kątem odpowiednim, jeżeli chcemy, żeby gałązki szły ku górze, to tak jak w wielu przypadkach już pokazywałam przy innych dekoracjach, gałązki do góry, no to po prostu sobie wbijamy je pod odpowiednim kątem, chcemy zasłonić dół, no to w ten sposób wprowadzamy gałązkę. Nigdy nie wprowadzamy gałązki dwa razy w tą samą dziurkę, ponieważ ta dziurka już nie będzie trzymała tej gałązki. I cóż jeszcze z takich uwag? Aha, to jest moja ważna bardzo uwaga dla Państwa. To znaczy ja ją uważam po prostu za ważną. Państwo oczywiście zrobicie, co uważacie, ale ja wiem, że ktoś zaraz uzna, że ja komuś tutaj docinam, piję do kogoś i tak dalej. To tak nie jest, bo po prostu zasypuje mnie taka ilość po prostu w internecie tego, co się teraz dzieje w związku właśnie z 1 listopada, że sama jestem po prostu naprawdę tym oszołomiona, naprawdę. No nie spodziewałam się, że to na taką skalę ruszy, że wszyscy nagle będą tutaj jakby edukowali kompozycyjnie, że tak to nazwę. Natomiast to, na co ja zwróciłam uwagę, i w związku z tym ja Państwu jakby od siebie sugeruję, I proszę, po prostu, jeżeli nie robicie kompozycji na akord, tylko po prostu wykonujecie ją dla siebie lub nawet dla kogoś, ale robicie to z zamiłowaniem i chcecie, żeby to ładnie wyglądało, to poświęćcie chwilkę dłużej tej kompozycji i pozastanawiajcie się, gdzie jakąś gałązkę włożyć, gdzie ewentualnie ona będzie pasowała, a gdzie niekoniecznie, dlatego że po pierwsze posiadanie pięknych materiałów, nawet najpiękniejszych, nie jest stuprocentowym gwarantem tego, że dekoracja będzie piękna. To jest po pierwsze. Po drugie, wprowadzanie naturalnych elementów. Jeżeli mamy dużo na przykład natury do dyspozycji, wcale nie upoważnia nas do tego, że tak powiem, nie usprawiedliwia faktu, że będziemy to robili w sposób nieestetyczny, ale tylko dlatego, że mamy dużo natury, to będzie pięknie. Wcale niekoniecznie będzie pięknie. I to są moje właśnie takie dwie podstawowe, zasadnicze uwagi. Jakby z mojej strony, ja wiem, że jestem osobą krytyczną, wiem, że uchodzę za osobę bardzo krytyczną, ale ja po prostu, no taka jestem. I to, co wykonuję, to tutaj miejcie świadomość tego, że ja nie jestem krytyczna tylko wobec kogoś, ale przede wszystkim wobec siebie, więc jeżeli od siebie wiele wymagam, to też uważam, że od osób, od których bym chciała czegoś zaczerpnąć, też powinno się wymagać, więc takiego wymagania również Wam życzę. Mili Państwo, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj za czas poświęcony zarówno mnie, jak i tej dekoracji. Życzę Wam bardzo dobrego dnia, bardzo dobrego czasu, życzę Wam dużo zdrowia, moi drodzy, przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków, no i cóż, do następnego miłego zobaczenia, pa, pa, dziękuję.